7, 8, 9, 10, 11, 13. Maki, zostaw to czy tam? Cześć, nie dostawię do tego. Stud fotograf, tak? Tak jest. Dobry, 5, 1, 2, 3, 4. Czwarty. Dobra, tak. O, piesek. Pierwszy rząd. Od lewej strony. Naszej czy której? Patrzymy na front. Dyktuję. Od lewej strony. Tak. No to czytaj tak, bo właśnie to będzie ładnie. Lewa strona. Układaj tu piątek. I od góry. Maksym, Kończu, Czerwo, Tomasz Huk, Michał Żyro, Jodła, Malar, Ryman, Lipa, Skaczykinio, Mokwa. Brazylijczyk normalnie. Skaczykinio? Piotrinio, pokaż to. I pewnie ja na końcu, ale nie wiesz czy nie. Nie, ty jesteś tutaj drugi, przedostatni. No mówię. Chodźcie, bo zimno. Co jest? Góra. Maksym, Kończu, Czerwo. Jedziemy. Dawaj, bo zimno. Biegnie jeszcze. Działo, ponte jest to arriba, kiedy przewija na to. Tego psa dawaj. Dobra, wszyscy? Nie. Adam, ciasiej. Wszyscy patrzą w obiektyw. Ty się stresujesz, widzę, nie? Tak! Nie, beka mam. Bo jeżeli napastnik czeka do końca, no to jest tak czy inaczej, jest bardzo ciężko obronić rzut karny. No. W ogóle teraz w naszych realiach jest bardzo ciężko, nie? Jeszcze bramkarze mają utrudnione zadanie, bo muszą stać do końca na linii. No i teraz jeszcze ciężej. Nie dość, że wcześniej było ciężko obronić karnego, to teraz to już w ogóle jest jakaś czarna magia, nie? Teraz są tak silni psychicznie napastnicy, że bardzo ciężko. Dzięki. Skoki, tańczenie na linii, no... Niby ten dudek dance i tak dalej, ale... Ja wiem, czy to teraz ma takie znaczenie. Myślę, że już są tak skoncentrowani teraz napastnicy, że nie patrzą na takie rzeczy. Spotkałem się też z wieloma rzeczami pierwszy raz tutaj, ale na pewno bardzo fajne, fajnie się rozwijam, czuję to i no by tak dalej. Dwóch treningów dziennie daje się rozmaki? No jest już zmęczenie, te treningi się nakładają, no ale jeszcze dwa dni do domu. No, pogoda super sprzyja naprawdę, na pewno, ale ja jako, że mam dzieci, żonę, to już człowiek trochę tęskni. Tak skupiam się na treningach, nie? Bo to jest taki okres teraz, że trzeba się przygotować do następnej rundy. A tutaj mamy wszystko czego potrzebujemy. No może trochę dobrego jedzenia wypakuję. Polskiego. Też jakby miałem taki krótki okres przygotowawczy w tamtej rundzie i nie mogłem się tak przygotować na 100%, więc teraz jest ten czas, żeby to zrobić i myślę, że to tylko wyjdzie na plus. Jest 4 równych bramkarzy, no i to na pewno podwyższa rywalizację i podwyższa poziom bramkarzy. I na pewno też chcemy, żeby ten pierwszy bramkarz, ta trójka, chciałaby, żeby ten pierwszy bramkarz też najlepiej się spisywał, żeby cała drużyna wygrywała. Myślę, że to tylko na plus, z korzyścią dla klubu, dla drużyny i dla samego pierwszego bramkarza. Mówiłeś, że najlepszy z nich czterech jesteś. No jestem, no ale no co. Jestem świeżo po kontuzji złamania ręki, złamania łokcia, także dojść do pełni sprawności, do pełni formy i walczyć po prostu o skład, normalnie funkcjonować przede wszystkim, to jest mój cel numer jeden. A dla drużyny zająć jak najwyższe miejsce. Stawiasz sobie jakieś takie indywidualne cele typu 20 goli w sezonie? Czy nie ma? Stawiam sobie, ale...
nie chcę o tym mówić, bo to, że będę o tym mówić, to wcale nie przybliży mnie do osiągnięcia tego.